dniu dzisiejszym prowadzimy wspólne działania. Pierwsze w gminie Czersk z Inspekcją Transportu Drogowego. W miejscowości Łąk umiejscowione jest urządzenie rejestrujące, które normalnie prowadzi pomiar pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość, a my tutaj dzisiaj z inspektorami zatrzymujemy pojazdy, które poruszają się na obcych tablicach rejestracyjnych i kierujący są od razu na bieżąco rozliczani. W większości są to Polacy wracający ze świąt, jednakże nie posiadają oni meldunków i dlatego na bieżąco przyjmowane są mandaty gotówkowe. Rekordzista Niemiec rano, zaraz po 7:00 jechał 103 km na godzinę, został ukarany mandatem w wysokości 400 zł.